Cześć, tu Kamil. Z poprzedniej lekcji wiemy, że istotą odejmowania jest zabieranie elementów. Dzisiaj skupimy się na nieco trudniejszych przykładach. Zaczniemy od wprowadzenia znaku minus. Tak jak w ostatnim ćwiczeniu z poprzedniej lekcji, przygotujmy kartę od 1 do 10, które przetasujemy i rozdamy pomiędzy dwóch graczy. Na środku znajduje się znak minus. Każdy z zawodników odkrywa wierzchnią kartę. 10 i 5. Zawodnik, który wylosował wyższą wartość, będzie układał działanie i je rozwiązywał. Układamy karty. Pamiętajcie, że ta z wyższą wartością musi znaleźć się przed znakiem minus. I czytamy. 10 minus 5 daje nam 5. Wykonajcie w ten sposób kilka ćwiczeń. Do kolejnych ćwiczeń przygotujmy sobie karty, w moim przypadku od 0 do 20, kostki, klocki oraz pudełko, w którym będziemy je chowali. Aby sprawnie odejmować, musimy jak najczęściej ćwiczyć odliczanie. Wybieramy dowolną wartość, na przykład 75 i będziemy od niej liczyli w spadku. 75, 74, 73 i tak dalej. Bardzo ważnym momentem jest przekroczenie progu całych dziesiątek. Musimy wiedzieć, że przed 70 znajduje się 69, przed 60 59. Zależność ta będzie pojawiała się przed każdą dziesiątką. Rozłóżmy teraz karty od 20 aż do 0, ćwicząc jednocześnie odliczanie. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i 0. Rzucamy kostką i wykonujemy odejmowanie. Będziemy sobie przy tym pomagali na palcach, aby mieć świadomość, ile liczb już odliczyliśmy. Wypadło mi 5. Zaczynamy odliczanie. Gdy zabierzemy 1, zostanie nam 19, 18, 17, 16, 15. Kolejną rundę zaczynamy od 15. Zabierzemy teraz 3. Mamy 15, gdy zabierzemy 1, zostanie nam 14, 13, 12. Tak kontynuujemy, aż dojdziemy do zera. Teraz analogiczne ćwiczenie, tym razem bez ułatwienia w postaci kart. Do pudełka wrzucam ustaloną liczbę klocków, na przykład 30 i od tej wartości będziemy odejmowali. Rzucam kostką i odliczamy wyrzuconą wartość. 29, 28, 27, 26. Kolejny rzut. W pudełko zostało nam 26 klocków. Odejmujemy 5. 25, 24, 23, 22, 21. Tak kontynuujemy, aż pudełko zostanie puste. Wszystkie działania możemy również wykonać bez pomocy w postaci kart czy klocków. Wybierzmy dowolną liczbę, na przykład 137 i odejmijmy od niej wartość, którą jesteśmy w stanie pokazać na palcach, na przykład 6. Zaczynamy odliczanie. 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131. Wykonajmy w ten sposób jak najwięcej ćwiczeń. Aby to uatrakcyjnić, polecam nasze gry Bombardowanie czy Wyścig Matematyczny. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej lekcji i zapraszam do kolejnych. Subskrybujcie nasz kanał i odwiedźcie nas na Facebooku i Instagramie. Ucz się z domu. Do zobaczenia!